kuźnia. Każdy z nas jest kowalem własnego istnienia. Zło, dobro, żal i radość. Nic tego nie zmienia. Gdyby tak wyobrazić nasze życie całe jako podkowę. Najpierw żelaza kawałek, który trzeba wytopić, odciąć i wymierzyć. Zaplanować. Wyważyć, czy solidnie leży. W dłoni i na kowadle trzeba dużo żaru, by podkowa, to życie, nabrała rozmiarów. Bo podkowy jak życia są różnej wielkości. Są małe, coraz większe, aż do dorosłości. Potem kształtować trzeba. O tak, cal po calu, by podkowę przytwierdzić z pomocą hufnalów. Gdy trafi na kopyto, trochę rzednie mina. Wie, że dopiero teraz się życie zaczyna. Pełne potknięć i błota, nierówności w polu. Bo życie to jest wojna, nie pobyt w przedszkolu. I podkowa jak życie też się czasem zgubi. Czasem inne kopyto chcąc nie chcąc zaślubi. Czasem cierpi na zimnie albo w czasie lata. Czeka. Jaka też będzie za trudy zapłata? Czasem zaśnie cichutko, pełna brudu, błota i śni to, że jest nowa i cała ze złota. Jak życie nas zasmuci, czasem roześmieje, tak podkowa przeżywa losu różne dzieje. Narodziny i śmierci, rozwody, zamęście. Kto znajdzie podkowę, życie, ten będzie miał szczęście.